jak powodujesz, że ludzie wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa i w poczuciu własnej wartości na skutek interakcji z tobą. I okres wagi reprezentuje czas, w którym my musimy więcej dać świadomości naszym relacjom. I uczymy się budować lepsze i bardziej świadome relacje. Wokół związków i tego, jak inni ludzie podchodzą do związków, my budujemy sobie bardzo dużo osądów. To również jest czas, żeby to zweryfikować, jak my osądzamy relacje innych ludzi. Albo wyjście też starych jakichś traum z waszych starych, dawnych związków i relacji, które były niezaadresowane, a tak naprawdę nieświadomie oddziaływały na to, jak funkcjonujesz, bo cały czas nosisz w sobie jakiś po prostu ból, czy jakieś przekonania, które zostały ci wpojone na skutek twoich wcześniejszych relacji. Witaj, z tej strony Cyprian Graczek, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dzisiaj będę mówić o zaćmieniu pierścieniowym, które ma miejsce 2 października podczas nowiu w znaku wagi i omówię, co się dzieje kosmicznie, jak planety na nas mogą oddziaływać w tym czasie. Ostatni film, który nagrałem, wrzuciłem go bodajże 4 albo 5 września, dotyczący pełni w znaku ryb, czyli tej ostatniej pełni, z którą mieliśmy do czynienia. Wspomniałem tam mimochodem o możliwości powodzi, bo był to taki pewien oczy była to pewna oczywistość, jeśli chodzi o z punktu widzenia astrologii, tak? Bo mieliśmy do czynienia raz, że z pełnią księżyca. Pełnie zawsze są związane z wzmożoną aktywnością wód, oceanów i tak dalej. Dwa, że mieliśmy jednocześnie zaćmienie księżyca, więc to również wzmaga jakby ten aspekt, czy to wszystko, co reprezentuje księżyc, a księżyc reprezentuje wodę. Dalej mieliśmy tą pełnię w znaku ryb, która reprezentuje powodzie i jednocześnie był księżyc w koniunkcji do Neptuna, który reprezentuje także powodzie i oceany. I wodę jako taką. Czyli ta symbolika była niesamowicie mocno zintensyfikowana. Tylko ja przyznam szczerze, że jak gdzieś to mimochodem wspomniałem w całej tej symbolice, to nie sądziłem, że ta powódź tak jasno i jaskrawie objawi się w mojej przestrzeni, w mojej rzeczywistości, bo nagrywałem to w Jeleniej Górze i jak wielu z Was pewnie wie, Jelenia Góra bardzo mocno ucierpiała. Więc szokowała mnie osobiście precyzja, z jaką dosadność, z jaką astrologia tym razem się objawiła. Oczywiście ktoś, kto by usłyszał o możliwych podtopieniach i powodziach, mieszkający gdzieś totalnie w kraju, którego problem nie dotyczy, no właśnie, czyli większość globu mimo wszystko, no właśnie w pewien sposób by tego nie odczuło. No tak to właśnie jest z astrologią, że ona dosyć mocno działa, tylko nie zawsze nie zawsze my doświadczamy takiego najbardziej dosadnego wyrazu tych energii. Ale one są doświadczone gdzieś indziej. Powodzie były w Europie Środkowej, Wschodniej i w Azji również. I ja, kiedy gdzieś wspominałem o tych powodziach, to jeszcze to było przed tymi wszystkimi ostrzeżeniami, więc nawet naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, że to gdzieś może po prostu zamanifestować się w ogóle w Polsce. Ale naturalnie aspekty czy układy planet wskazywały na taką możliwość w bardzo, bardzo jasny i precyzyjny sposób. Ale nawet jeśli nie doświadczamy czegoś dosadnie i osobiście, to innego rodzaju kwestie związane z tą pełnią w rybach nas dotknęły. Na pewno. Jedną z nich jest współczucie i empatia, która się uaktywnia u ludzi. Być może u wielu ludzi się uaktywniła na skutek tego, że zobaczyli właśnie straty czy bolączki tych, których powódź dotknęła. Dla innych ludzi to mogło być bardziej w ich osobistym życiu czymś niezwiązanym tak aż mocno z kwestiami kolektywnymi. Ryby wskazują na przykład na w ogóle zatracenie granic. To jest tak jakby woda, która się rozlewa na wszystkie kawałki, na wszystkie kierunki. To tak samo tego typu energia neptuniczno-rybia mogła w naszym życiu się pojawić. Być może jakieś nasze ukrywane troski po prostu przejęły nad nami kontrolę. I tak, i u kogoś to mógł być histeryczny płacz, czy rozwalenie się po prostu emocjonalnie na kawałki. U innej osoby jego popędy i żądze mogły wziąć górę i rozlać się, i po prostu dana osoba mogła zatracić się w zatraceniu swoich granic. U jeszcze kogoś po prostu gdzieś skumulowana energia pchnęła go, że po prostu przekraczał prędkość na drodze jeszcze szybciej niż
niż zawsze to robi u takich bardziej być może ognistych jednostek. Po prostu ryby to też znak współczucia, nadmiernego poświęcania się. Tam, gdzie po prostu zatracaliśmy granice, czy mamy tendencję do nietrzymania się granic, tam mogło to wszystko eskalować jeszcze bardziej i mogliśmy jeszcze bardziej, jak ta woda, jak ta rzeka podczas powodzi, po prostu rozmyć się w różnych kierunkach i uznać, czy zauważyć, że po prostu tracimy kontrolę, czy samokontrolę nad sobą, czy w pewnych miejscach życia znowu trzeba postawić właśnie taką tamę i taką granicę. Zresztą wszystko, co dzieje się na świecie kolektywnie, w jakiś sposób symbolicznie, jeśli my otwieramy się na taką informację, czyli ona się pojawia do naszej holograficznej rzeczywistości, naszej indywidualnej rzeczywistości, przenika, to ona przenika w jakimś celu. Wszystko ma sens, tak? Ktoś kiedyś powiedział, chyba to był Einstein, albo być może to się przypisuje Einsteinowi, bo jemu się przypisuje bardzo wiele memów, tak, i cytatów, ale nieważne, kto to powiedział, świadomość to powiedziała, tak? Że ludzie mogą żyć na dwa sposoby, albo jak po prostu nic nie ma sensu, nic nie ma znaczenia, tak? Takie bardzo materialistyczno-ateistyczne podejście na świecie. Wszystko jest zrządzeniem przypadków i tak po prostu jest i było i będzie i nic nie ma drugiego dna i nic nie ma głębszego sensu i po prostu trzeba się zabrać za normalne, praktyczne życie od A do Z, czy od A do B, czy z punktu do punktu. A drugie podejście to jest takie, jakby wszystko miało głębszy sens i większe znaczenie. I ja na pewno wychodzę z tego drugiego założenia, że wszystko ma głębszy sens, wszystko ma głębsze znaczenie i jesteśmy czasami w stanie, kiedy wzrastamy w poziomie świadomości, czy jesteśmy na tych wyżynach naszych wibracji, naszej częstotliwości, wyłapywać tą symbolikę, która jest utkana we wszystkim, co nas otacza. I tak możesz spojrzeć na swoje własne życie, na przykład w momencie, kiedy przykładowo, może osobisty przykład, tak, z tej powodzi, z tego czasu tej powodzi, kiedy zalewa tobie piwnicę, to co tobie zalewa? Czym jest piwnica? Możesz wykorzystać astrologiczny symbolizm piwnicy, imum celi, dół twojego horoskopu, twój fundament. Twój fundament jest zalany, twój fundament jest nieszczelny. Coś się wdziera i zrywa, i rozmywa twoje fundamenty. I chce je oczyścić. Czas wejść w głębie, w przeszłość, w pochodzenie, w to, na czym stoisz. I kiedy w ten sposób patrzymy na rzeczywistość, to nawet te złe rzeczy, które nam się dzieją, i zamiast wyzywać, o Jezu, zalało piwnicę, to jest, dobra, potrzebowałem takiego doświadczenia, żeby obudzić w sobie pewnego rodzaju głębszą refleksję. Ja tak przynajmniej funkcjonuję i żyję i tak wydaje mi się, że to działa fajnie, że to działa pozytywnie, że to nastraja nas pozytywnie, że to daje nam jakby każdy bodziec, wszystko jest bodźcem do tego, żeby pogłębić refleksję i widzenie, bo kiedy widzimy symboliczny świat i wszystkie wydarzenia, to pogłębiamy refleksję i co więcej, szybciej odkrywamy pewnego rodzaju wzory, które się dzieją. Tak? Takie nagnieżdżenie symboli, czy to jak pewnego rodzaju symbole, tak jak zalana piwnica, pojawiają się cyklicznie, albo podobnego rodzaju doświadczenia pojawiają się cyklicznie w tych samych momentach, żeby nam coś pokazać. Anyway, w każdym razie teraz już przejdę do zaćmienia Słońca, które ma miejsce 2 października. Nie jest to pełne zaćmienie Słońca, więc nie jest ono uznawane za takie najważniejsze. Jest to zaćmienie Słońca z cyklu Saros 144 i jest to 17 zaćmienie z tego cyklu. Pierwsze to zaćmienie miało miejsce 11 kwietnia 1736 roku, więc jest to w pewnym sensie kontynuacja tego cyklu. I jak spojrzeć może na przeszłość, na to, co w przeszłości ten cykl reprezentował, no to widzieliśmy pewnego rodzaju rewolucję, jeśli chodzi o takie narodziny oświecenia, tak, czyli tego zupełnego wyjścia z pewnych takich pułapek mentalnych i intelektualnych i przebudzenie się do nowej myśli i do nowego spojrzenia, bardziej racjonalnego spojrzenia, mniej zlęknionego spojrzenia, bardziej szukającego i otwartego umysłu spojrzenia na generalnie świat. To był taki nowe idee i budowanie się nowych idei i nowego spojrzenia na życie, na świat, wychodzenie z pewnego dogmatyzmu religijnego również. To był ten okres, kiedy się rozpoczął ten cykl Saros, więc to zaćmienie będzie w pewien sposób odnosić się do tego, zwłaszcza, że mamy je w znaku wagi. A waga jest związana również z intelektem i z nowym myśleniem i z nowym spojrzeniem, z perspektywą.
żeby przybliżyć archetyp wagi, bo to wokół wagi się kręcimy, tak? Dopiero co weszliśmy w równonoc, rozpoczęliśmy fazę zodiakalną wagi, więc muszę przybliżyć Wam ten archetyp znaku wagi trochę bardziej. Ale żeby go przybliżyć, to wspomnę też o archetypie znaku barana, bo waga jest w opozycji do barana i warto patrzeć na znak, który jest po opozycji, bo one są ze sobą w pewien sposób powiązane. One są przeciwne sobie, reprezentują przeciwne rzeczy, ale jak każde przeciwieństwo, tak naprawdę coś się łączy, więc mają pewien wspólną nić. I znak barana jest pierwszym znakiem, który reprezentuje inicjację, początek i to jestem ja. Tak? Kiedy dziecko rodzi się, to wychodzi głowa. Głowa jest częścią ciała związaną ze znakiem barana, które głośno krzyczy i manifestuje swoją odrębność, swoją indywidualność. To jestem ja. Na mnie skupia się uwaga. Ja krzyczę. Ja wychodzę do nowego świata i ja się mu jawię jako odrębna jednostka. Więc osoby, które mają silnie obsadzony znak barana, osoby spod znaku barana również, mają ten pierwiastek ja mocniej określony w sobie. Trudniej tutaj o takie zaburzenie, co ja jestem, kim ja jestem, co ja chcę, czego ja potrzebuję. Tam raczej nie ma tego typu wahań. Oczywiście, jeśli masz słońce w koniunkcji do Chirona w baranie, to tu zmienia postać rzeczy lub innego rodzaju trudne aspekty. Całość kosmogramu na wszystko wskazuje, ale ja mówię o archetypie barana. Typowy baran nie, to nie jest jego problem. Jego problem nie jest z tożsamością, określeniem się tego, kim on jest, co on chce i jaka jest jego wola. Nie ma on z reguły też problemu z wyrażeniem bezpośrednio tego, co myśli i wyrażeniem własnego zdania. Jest tam więc stosunkowo dużo pewności siebie i takiej zuchwałości i jest stosunkowo dużo też agresji. To bywają osoby mocno zaabsorbowane sobą, nie widzące z drugiej strony perspektywy innych ludzi. Jest tak, jak ja chcę, tak jak ja widzę świat, tak ten świat ma się jawić. Więc silni liderzy, ale też czasami osoby mocno pchane taką agresją, taką męską energią, tak? Kobiety baraniaste no mają tej męskiej energii dosyć dużo w sobie, bo baran jest typowo męskim znakiem. Zaabsorbowany sobą, indywidualista, czasami słoma z butów, często brak taktu. Najpierw działają, najpierw coś powiedzą, potem pomyślą. Impulsywni, inicjatorzy, liderzy, ale też bardzo ciepli, entuzjastyczni. Kiedy są w dobrym humorze, to również nastrajają ogniście innych. Po prostu ich oddziaływanie jest mocne. Ich energia jest mocna, więc ich poziom rażenia swoją energią jest mocny. Może być tak negatywny, jak są źli i wkurzeni, jak i pozytywny w momencie, kiedy są pełni radości i entuzjazmu, to oni wtedy tak zachęcają do działania. Po prostu przebywanie wśród takich ludzi powoduje, że nagle nam chce się działać, iść do przodu. Nagle widzimy, że rzeczy są prostsze i rozwiązania są łatwiejsze. To jest archetyp barana. Teraz waga jest po przeciwnej stronie barana. Waga reprezentuje spojrzenie na drugą osobę. Czyli to nie jest tak, że waga jest totalnie pozbawiona egoizmu i ego. Nie, nie, nie. Ale waga bardzo mocno szuka swojej tożsamości, bo to jest znak kardynalny. Każdy znak kardynalny jest mocno związany z tym, żeby odnaleźć i wyrazić swoją tożsamość. Tylko robią to na inny sposób. Baran robi to w taki najbardziej prostolinijny sposób. Waga z kolei odnajduje siebie poprzez związki i relacje z innymi ludźmi. Czyli jest skupiona na ty. Waga chce naprawdę zrozumieć innych ludzi. I bardzo często zastanawia się, co myślą inni ludzie, a zwłaszcza co myślą inni ludzie o niej, jakie sprawia wrażenie, czy sprawia dobre wrażenie, czy o niej dobrze się mówi. Dlatego, że tutaj to poczucie ja jest silnie skorelowane z jej odbiorem społecznym i z tym, z jej wizerunkiem też w oczach innych ludzi. Czyli co ludzie o mnie myślą. Utożsamianie swoich, czyli jakby budowanie swojej tożsamości w dużej mierze w oparciu o to, jaki jest jej odbiór. Waga nieprzypadkowo jest jedynym przedmiotem w znaku zodiaku, tak? Bo mamy albo zwierzęta, albo ludzi, a tutaj nagle mamy wagę, czyli po prostu przedmiot. I oczywiście w takim negatywnym wydaniu waga, tak, to jest osoba, która bywa taka pustawa, tak? Nie mówię tutaj, żeby obrażać ludzi z mocnym znakiem wagi. Ja mam ascendent w wadze, więc ja mam dużo energii wagi w sobie również. Ale ten negatywny wymiar wagi to jest właśnie ta pustka i poczucie pustki
i że wygląd na przykład, czy mój wizerunek staje się po prostu wszystkim, co ja mam, albo moja reputacja i opinia innych ludzi na mój temat jest wszystkim tym, co ja mam, od czego ja czerpię swoją tożsamość. Tak jest zbudowane w dużej mierze ego, jeśli chodzi o znak wagi. I waga uczy się przez życie tego, żeby wziąć trochę barana od siebie, tak? Nauczyć się od barana tego, żeby mieć w sobie więcej takiej pewności siebie i takiej odwagi do tego, żeby skonfrontować czasami innych, czy mocniej oprzeć się na swoim własnym zdaniu, czy nie bać się konfrontacji, nie bać się konfliktów, nie bać się też wyrazić swojej własnej złości, iść za tym, co chce, zamiast wiecznie ważyć w niezdecydowaniu. I jaśniej siebie określać. Z kolei oczywiście baran uczy się od znaku wagi, tego jak mieć więcej taktu, jak bardziej rozumieć innych ludzi, jak brać pod uwagę opinie innych ludzi, jak w ogóle przyjąć, że ktoś zrobił coś dlatego, że kierują nim inne wartości, inne motywacje, że po prostu ludzie są różni, że ludzie mają różne potrzeby. Waga widzi te potrzeby innych ludzi. Waga wie, jak uszczęśliwiać też innych ludzi, tak? Więc doskonale i robi to też z samą sobą. Odpowiednim doborem swoich ubrań, czy odpowiednim zadbaniem o wygląd, również waga wie, jak uprzyjemnić innym patrzenie na samą nią życie. To też jest element właśnie znaku wagi. Waga więc reprezentuje związki. Baran reprezentuje ja i droga barana jest naprawdę bardzo mocno skupiona na sobie i taka jest jego droga. I taka będzie droga ludzi, którzy mają silnie obsadzonego znaku barana. Natomiast silny znak wagi wskazuje na drogę poprzez relacje. Stanie się ekspertem od relacji i w konsekwencji nauczeniu się budowania prawdziwej, głębokiej harmonii, a nie pozorów harmonii. A czasami prawdziwa, głęboka harmonia wymaga przejścia przez chaos, dezorganizację czy konfrontację. Czasami prawdziwa, głęboka harmonia powoduje, że trzeba z pewnych, żeby mieć tą harmonię w swoim życiu, z pewnych relacji zrezygnować, co dla wagi też jest stosunkowo trudne. Waga i okres wagi reprezentuje czas, w którym my musimy więcej dać świadomości naszym relacjom i uczymy się budować lepsze i bardziej świadome relacje, budować równiejsze relacje. Ten nów i to zaćmienie w znaku wagi w sposób szczególny będzie wyrzucać karmę naszych relacji, naszych związków, naszej relacji z innymi ludźmi. Być może będzie budować w nas większą chęć do tego, żeby wrócić do relacji, za którymi w jakiś sposób tęsknimy, uciąć jakieś relacje, które na nas ciążą, albo generalnie doprowadzić do jakichś ważnych zmian w związkach, które mamy, lub w naszych podejściach do związków i do relacji, czy do tego, jak poszukujemy partnerek czy partnerów. Waga, czy okres wagi i tego właśnie nowiu i zaćmienia mówi tobie, twoja definicja związków, czy to, jak ty chcesz doświadczać związków, w dużej mierze jest indywidualne. I patrzymy się często na całe społeczeństwo, czy na inne związki, na inne relacje i mamy bardzo dużo programów co do tego, jakie powinny być związki, co jest akceptowalne w związku, a co nie jest akceptowalne, gdzie jest ta granica, kiedy powinno się kogoś zostawić, a kiedy się powinno z kimś być. Mamy też różne postawy w tym wszystkim. Mamy ludzi, którzy uważają, że trzeba się wiązać z jedną osobą na jak najdłużej i przetrwać wszystko i starać się wszystkie problemy rozwiązywać. Mamy też tych innych ludzi, którzy chcą doświadczyć wielości relacji. Generalnie sporo się zaczęło przez ostatnie dziesięciolecia zmieniać, jeśli chodzi o związki, a przez ostatnią dekadę to już w ogóle. Więc mamy też związki, w których dwie osoby tak naprawdę żyją harmonijnie, ale skoczą do klubu swingersów na przykład. Mamy związki monogamiczne i niemonogamiczne. Mamy związki z dużą różnicą wieku, gdzie kobieta bywa dużo starsza albo facet bywa dużo starszy od drugiej osoby. I wokół związków i tego, jak inni ludzie podchodzą do związków, my budujemy sobie bardzo dużo osądów. To również jest czas, żeby to zweryfikować. Jak my osądzamy relacje innych ludzi. To jest czas takiego aneksu do umowy w związkach, które już teraz obowiązują, a ponieważ podczas tego nowiu i zaćmienia Lilith będzie w koniunkcji, czyli Lilith jest w koniunkcji do tego nowiu, to wydaje mi się, że to są takie mocne, karmiczne wyrównanie szal. I
nie tylko wyrównanie szal w kontekście tego, że jakieś złe rzeczy na przykład zostaną ujawnione, albo że pojawi się jakieś więcej sprawiedliwości w tej relacji, albo więcej równowagi, ale być może nawet twoje własne obawy, na przykład twoje obawy przed tym, że tkwisz w relacji, ale nie jesteś w niej 100% obecny, albo tkwisz w tej relacji, ale wiesz, że na przykład twoja partnerka powinna o czymś wiedzieć, co zatajałeś. Albo chcesz zaadresować jakiś temat, czy jakiś wątek w tej relacji, jakiś projekt, nie wiem, może chciałbyś się gdzieś przeprowadzić, albo chciałbyś wziąć jakąś inną pracę, albo chciałbyś rozwijać siebie, a to będzie wpływało w jakiś sposób na ten związek i przez miesiące wahałeś się, czy podjąć ten temat, czy nie, to ten czas tak wywala te kwestie, wywala te nierozwiązane kwestie, te nieomówione sytuacje, te rzeczy zamiecione pod dywan, jeśli chodzi o nasze związki i o nasze relacje międzyludzkie, więc może wpływać bardzo transformująco, może wpływać też bardzo oczyszczająco i jest to bardzo karmiczny czas, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i związki w ogóle. To taki czas czasami nowych sojuszy, jeśli to oddziałuje szczególnie u ciebie na twoje relacje pracowe. Tak, zwłaszcza jeśli ten nów, czy ten w ogóle wagę masz w okolicach szóstego domu, ten znak wagi w swoim indywidualnym kosmogramie, to bardzo możliwe, że to będą zupełnie nowe sojusze, duże przetasowania kart, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i też takie więcej sprawiedliwości, czyli osoby, które były na przykład niedoceniane, niezauważane albo źle osądzane czy oceniane przez współpracowników, teraz nagle mogą zostać te role odwrócone. Raczej widzę ten czas właśnie jako to, że te pewne ciemne kwestie dotyczące związków i relacji międzyludzkich muszą się pojawić. Czasami jest też tak, to takie obnażenie też na przykład ludzi, którzy manipulowali naszymi związkami, naszymi relacjami. Albo wyjście też starych jakichś traum z waszych starych, dawnych związków i relacji, które były niezaadresowane, a tak naprawdę nieświadomie oddziaływały na to, jak funkcjonujesz, bo cały czas nosisz w sobie jakiś po prostu ból, czy jakieś przekonania, które zostały ci wpojone na skutek twoich wcześniejszych relacji. To wszystko, czyli generalnie, w skrócie, temat relacji międzyludzkie i związki międzyludzkie i szukanie faktycznej, autentycznej harmonii. To dobry czas na to, żeby skupiać się na kwestiach związków i relacji międzyludzkich, na kwestiach sprawiedliwości, wyrównywania pewnego rodzaju szal, żeby trochę skonfrontować być może kwestie czy żale, które gdzieś zalegają w stosunku do innych ludzi. Poodcinać relacje, które są toksyczne, albo powrócić do tych relacji, w których to my gdzieś, które my gdzieś zaniedbaliśmy i postarać się je wyrównać. To jest właśnie taki czas. To jest czas odnawiania relacji, budowania relacji i oczyszczania relacji wszelakich, no i przede wszystkim oczywiście tych najbliższych, czyli związków. W kwestiach właśnie takiej pracy samorozwojowej to też jest dobry czas, żeby na przykład spojrzeć na modele przywiązań, jakie mamy, tak, style przywiązań, które dominują w naszych relacjach, jakie masz ty, jakie ma twój partner, bo ludzie o różnych stylach przywiązań również w różny sposób funkcjonują w związkach i relacjach. Ten styl przywiązań jest kwintesencjonalny dla tego, jak buduje się relacje, jak wyglądają te relacje. Jedna osoba chce być bardziej zależna w relacjach albo chce więcej okazywania emocji i uczuć. Druga osoba preferuje więcej niezależności i samodzielności, przytłacza ją wspólna zależność od dwóch osób, tak? Więc co triggeruje w danych związkach te sytuacje lękowe czy sytuacje napięte? Warto więc zrobić sobie tego rodzaju też pracę rozwojową. Na tym można skupić teraz właśnie w dużej mierze swoją własną uwagę i po prostu być bardziej świadomy w relacji z innymi ludźmi. Widzieć i dostrzegać potrzeby innych ludzi. Dawać wartość innym ludziom. Jak ty możesz dawać wartość innym ludziom? Jak ty to robisz generalnie? Jak powodujesz, że ludzie wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa i w poczuciu własnej wartości na skutek interakcji z tobą? Bo to jest też ważne. Chcemy, żeby inni ludzie, powinniśmy przynajmniej chcieć, żeby inni ludzie się czuli bardziej bezpiecznie i bardziej wartościowo w naszej obecności. To jest to, jak waga na wyższym poziomie świadomości działa. Ona ma świetnego nosa do potrzeb innych ludzi. Do tego, jak spowodować, żeby oni się lepiej czuli wokół nas. I dlatego na wyższym poziomie świadomości wagi są tak atrakcyjne i tak lubiane. I tak często zapraszane na imprezy.
bo mają właśnie ten, tego nosa, taką energię kokieterii w sobie. Więc przybliżyłem to, mam nadzieję, trochę ten nów i tą energię wagi i tego zaćmienia. Zaćmienie to są takie, wiecie, wielkie transformacje, jeśli chodzi o świadomość, takie uzmysłowienie sobie ważnych rzeczy, zmiany paradygmatów, silne skoki świadomości. Czasami jesteśmy na takiej mocnej energii po prostu, a u innych ludzi to jest totalne zmęczenie, potrzeba więcej snu. Generalnie teraz jeszcze równonoc, tak? To też jest często związane, że ludzie trochę są bardziej senni. Więc oddziaływanie energii jest dosyć mocne, a my indywidualnie trochę filtrujemy tą energię i oddziałuje na nas różnie, ale to są często takie silniejsze energie, więc jeśli jesteś bardziej senny, bardziej zaspały, masz w sobie więcej apatii, to też jest tak jakby zrozumiałe w tym czasie właśnie korytarza zaćmień, w którym jesteśmy. Oprócz tego mamy Plutona w ostatnich stopniach koziorożca, 12 października. Pluton wchodzi bodajże w ruch prosty i 19 listopada Pluton już opuszcza znak koziorożca, do końca Twojego życia już się w znaku koziorożca nie pojawi. To znaczy, że Pluton ma te swoje ostatnie momenty pobytu w tym znaku. Koziorożec to znowu jest koniunktura, to są kwestie finansowe i kwestie systemowe. Kiedy Pluton był w koziorożcu przez ostatnie lata, to, co robi Pluton, to on obnaża, tak? Pluton obnaża wszystkie rzeczy, które są ukryte, toksyczne, złe, gdzieś pod spodem, tak? Kiedy Pluton był w Skorpionie, to on obnażał tą seksualność, rozwiązłość seksualną, która gdzieś się pojawiła wcześniej, tak? Dzieci, kwiaty i tak dalej. I w czasie, kiedy Pluton był w Skorpionie, no to mieliśmy tą właśnie epidemię AIDS i tak dalej. Pluton w znaku koziorożca obnaża działania elit i działania władzy, bo koziorożec to władza. To władza rządowa, to rządy, instytucje, to administracja. To jest ta cała góra, ten cały szczyt, cała śmietanka, ten 1%. I to było bardzo obnażone przez ostatnie lata i różnego rodzaju sytuacje, łącznie z COVID-em, obnażały działanie wielu autorytetów. I ludzie stracili zaufanie do autorytetów od medialnych, po lekarzy, po systemie edukacji potworzyły się alternatywne metody nauczania, po wielu celebrytów, tak, już w tej chwili ludzie tak nie followują tych celebrytów, obnażył w dużej mierze Hollywood i jak to działa. I są alternatywne media, ludzie, którzy przeglądają, po prostu wiedzą, że to obnażenie było do olbrzymiego poziomu, tak, łącznie z ostatnią historią Didiego i Biebera na przykład, które już do mainstreamu nie przenikły, ale nawet ludzie z mainstreamowych mediów słyszeli o Me Too Movement, czy innego rodzaju kwestiach, czy o Epsteinie, przynajmniej trochę słyszeli o tych skandalach z nim związanych, więc wiele ludzi ze szczytu zostało naprawdę tak dosadnie obnażonych. Instytucje bankowe, instytucje finansowe, ludzie już teraz wiedzą, przeciętny człowiek już teraz wie, że władza kłamie, że władza manipuluje i że ludzie, jeśli chodzi o elity, naprawdę nie są oni godni zaufania. To nie jest dla nikogo już szokiem w tej chwili. A jeszcze przed wejściem Plutona do koziorożca to mogło być tym szokiem. Pluton w koziorożcu to jest tak jak też załamanie naszej koniunktury i takich fundamentów, na których do tej pory się opieraliśmy. On przechodzi potem do znaku wodnika i już tam będzie od listopada 19 przez kolejnych, nie wiem, prawie chyba 20 lat. Duża bardzo zmiana, bardzo rewolucyjne podejście. Oprócz tego Saturn coraz bardziej zbliża się do Neptuna i w kolejnym roku one będą w koniunkcji, chociaż nigdy nie dojdzie do ścisłości tej koniunkcji w 2025, ale one będą w bliskim, bardzo bliskiej odległości, czyli to będzie koniunkcja, to będzie bardzo ciekawa koniunkcja między Saturnem a Neptunem. Przez pewien czas będzie ona miała miejsce w ostatnim stopniu ryb i w pierwszym stopniu barana, zerowym w zasadzie stopniu barana, czyli koniec i początek nowego zodiaku. Koniunkcja Saturn-Neptun dzieje się co 36 lat i reprezentuje ona... Kiedy ona się dzieje, to dochodzi często do wielkich rewolucji, wielkich zalewów. No, ostatni raz była w listopadzie 1989 roku, czyli podczas m.in. upadku muru berlińskiego. Ale w historii Rosji, ważne rewolucje w historii Rosji, również rozpadu Związku Radzieckiego, ale też wcześniejszych takich mocnych rewolucji, jeśli chodzi o Rosję, to również się działa ta koniunkcja. Koniunkcja Saturn-Neptun jest jak powódź trochę, więc Neptun rozlewa się, a Saturn reprezentuje granice i tutaj jakby nie można zapanować nad tym rozlaniem się
fali energii. W 89 nie chodziło tu stricte o powódź, jeśli chodzi o wodę, ale o to, że ci ludzie się rozlali, że te granice zostały złamane, ten mur został przerwany i ta rewolucja już się rozlała do takiego poziomu, że nie dało się tego wszystkiego zatrzymać. Tak? Bo oczywiście ruchy zaczęły się już w 1980 roku z powstaniem Solidarności, ale dopiero w 89 roku nastąpił ten krach. I koniunkcja Saturna z Neptunem będzie przyświecać nam w kolejnym roku, więc o tym każdy jeden astrolog będzie mówić na pewno bardzo dużo, więc jeszcze o tym usłyszymy. Neptun jest póki co w znaku bliźniąt, a więc jest duże przyspieszenie mentalne, duże przyspieszenie co do opcji, co do możliwości. Mamy wrażenie, że świat pędzi i że trzeba być w ciągłym rytmie i w ciągłym ruchu, jeśli chodzi o ten świat, że sytuacja się zmienia, że koniunktura się zmienia, że wymagania na rynku się zmienia, że to, jak stosuje się marketing, się zmienia, że systemy produkcyjne się zmieniają, że wchodzą nowe technologie, nowe rozwiązania i że trzeba po prostu pędzić i możemy za tym wszystkim nie nadążać. Z tymi wszystkimi update'ami i upgrade'ami. Taka jest energia Jowisza w bliźniętach. Trzeba być takim szybkim, elastycznym na czasie i na pewno nie służy to ludziom, którzy są konserwatywni i chcą stabilności i stałości i robienia tak, jak się robiło zawsze i od wieków. To nie pomaga takie podejście, jeśli chodzi o Jowisza w bliźniętach. Ci ludzie będą po prostu mieli wrażenie, że są mocno w tyle. Uran w znaku byka to też jest to wszystko, co mieliśmy do czynienia z taką niestabilnością. To było już w czasie COVID-u, uran w znaku byka. Potem inflacja, tak? Byk reprezentuje finanse i stabilność wszelaką. I nasze takie wartości, ale też ziemię i ekologię. Więc wszystkie, cały ten nowy ład, ruchy ekologiczne, protesty ekologów, ekoterroryści, to pojawiło się to słowo, tak? Ale ono dopiero w ostatnich latach mocno jakby nabrzmiało. I te kryptowaluty, to wszystko to jest właśnie uran, czyli nowoczesny i dziwaczny w byku, czyli najbardziej naturalnym i takim stabilnym, reprezentującym właśnie Ziemię, planetę Ziemię również, ale Ziemię jako działkę i finanse, i pieniądze, i materię. Więc w tej kwestii są takie mocne rewolucje i to jeszcze będzie odczuwalne, aż uran przejdzie do znaku bliźniąt. Więc to taki jest, żeby dać taki ogólny obraz tego, gdzie jeszcze inne planety się znajdują. Daj znać, co o tym myślisz w swoim komentarzu, jak to odczuwasz, jak odczułeś ostatnią pełnię, tą połączoną z powodziami właśnie i jak odczuwasz te energie, które są teraz i to zaćmienie Słońca, które ma miejsce 2 października i co się dzieje w Twoich związkach, czy masz nowe przemyślenia, z nowych rzeczy sobie zdajesz sprawę, jeśli chodzi o relacje i o związki i jak chcesz wnieść większą harmonię pomiędzy swoimi potrzebami, a potrzebami Twojej partnerki czy Twojego partnera. I oczywiście zapraszam Cię na sesje astrologiczne albo pełne interpretacji kosmogramu, a także na kurs podstawowy i kurs zaawansowany astrologii i samorozwoju oraz do zakupu mojej książki, a już niedługo pojawię się też z kolejnym produktem, nad którym cały czas pracuję, więc trzymajcie kciuki. Dużo się dzieje, dużo kreuję ostatnio, ale nie są to filmy, ale bardziej treści pisane. Dzięki wielkie.